Hello, cześć, siema, no wszystkim, z tej strony Pitras i to jest pierwszy w sumie vlog o niczym, sezon drugi, ponieważ, tak jak mówiłem, skończyły się wakacje i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć trochę o sobie, ponieważ no, jeden z widzów mi to zaproponował w ankiecie, więc tak to uczynię, po prostu wam powiem trochę o sobie, żebyście mogli mnie lepiej troszeczkę poznać, czym się interesuję, jakie są inne parę ciekawych, myślę, że informacji się po prostu o mnie najzwyczajniej w świecie dowiecie. Tak więc zaczynajmy. Tak więc mam na imię Piotr, mam obecnie 18 lat już, wczoraj miałem urodziny w sumie. I mieszkam w Koziegłowach, co pewnie bardzo dobrze wiecie. Koziegłowach koło Poznania. Chodzę do technikum. W kierunku technik informatyk. Interesuję się nurkowaniem, czy tam freedivingiem. Interesuję się modelarstwem. Może już, znaczy może nie modelarstwem, ponieważ już trochę to u mnie zanikać powoli zaczyna, ale wam pewne rzeczy pokażę, bo tu jestem akurat w takim miejscu, gdzie mam komodę po prostu z wszystkimi moimi modelami. To jest jeden z przykładowych modeli. Nie będę zasłaniał marki, bo nie ma to najmniejszego sensu w sumie. Od razu mówię, że żadna marka mi za to nie płaci, więc żeby nie było. Na temat hajsów, za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Interesuję się też właśnie koleją. Może nie koleją, ale bardziej transportem publicznym, autobusy, tramwaje, kolej. Wzięło się to generalnie z dzieciństwa. Wszystkie moje zainteresowania generalnie zaczęły się w dzieciństwie i po prostu się tego trzymam. Wiem, że niektóre są nietypowe, jestem tego w 100% świadom, no ale no co zrobić, no nic nie zrobię. Po prostu jestem jaki jestem i swego życia, jakby to powiedzieć, no nie zmienia. No oczywiście komputery, high-tech, technologie i tak dalej. Bardzo lubię grzebać w komputerze, ustawiać coś, czytać, oglądać film na ten temat i tak dalej. Czy ten telefonie, no po prostu typowy high-tech. Ja ostatnio kupiłem sobie taki fajny nowy telefon. Marka Honor to jest. Ogólnie to jest marka, podmarka Huawei'a. Fajny telefon, naprawdę polecam, zajebisty. Myślę, że o tym telefonie w przyszłości jakąś recenzję. Na razie nie mogę za dużo o nim powiedzieć, ponieważ po prostu mam go jeden dzień. Jeszcze się interesuję fotografią, to jest moje zainteresowanie, które no nie jest od dzieciństwa, tylko ono się pojawiło jakby w gimnazjum trochę. I tak wiem, klaskam ciągle rękoma, ale no już tak mam po prostu. To zainteresowanie pojawiło się właśnie w gimnazjum, ponieważ w gimnazjum miałem tak jakby zajęcia z fotografii, uczyliśmy się podstawowej obsługi aparatu i dzięki temu wiem, jak robić dobre zdjęcia. Skala makro, ISO, fokus, pierdusy i tak dalej. Po prostu nie są mi obce jakoś specjalnie długa. Czas ekspozycji długiej, krótkiej. To nie jest po prostu mi obce. Chciałbym zrobić taką serię od fotografii. Myślę, że się pojawi gdzieś tak w październiku. Tyle, takie mam zainteresowania obecnie. A jeszcze elektroniką, elektryką trochę się interesuję. Dlatego powstał właśnie ten film. Bo się interesuję elektryką, elektroniką, trochę też mechaniką, ale nie lubię za bardzo, nie interesuję się samochodami. Co do zainteresowań, to możemy ten temat, myślę, zamknąć. Dobra, powiem tyle jeszcze, że jeśli chodzi o freediving, to chodzę na basen, czy tam na basen, dobra, na basen chodzę na termy maltańskie. Kolejna chamska reklama, za którą i tak mi nikt nie zapłacił. Chodzę na termy maltańskie, ponieważ tam jest basen 5-metrowy, w sensie 5-metrowa głębokość, więc to jest chyba jedyny basen w Polsce, gdzie jest ta 5-metrowa głębokość w 100%, a nie, że jakaś tam część jest tylko 5 metrów, więc tutaj mamy głębokość 5-metrową, więc naprawdę zajebistym miejscem nurkowania, zwykle tam przybyłam w weekendy. Jeszcze w tym miesiącu w ogóle nie byłem, więc osoby chętne, które by chciały ze mną ponurkować, tak po prostu, tak, zapraszam. Myślę, że w następny weekend to będzie, zaraz zapowiem, który to będzie termin w sumie, to będzie prawdopodobnie 19 albo 20 września. Więc w tych terminach prawdopodobnie będę na basenie. Napiszę na pewno na Facebooku szczegółowe informacje, o której godzinie, jak i w którym dniu konkretnie na tym basenie się pojawię. Ja bym chciał z Wami mieć jakiś większy kontakt, po prostu chciałbym, jeżeli są osoby z Poznania bądź okolic i chciałby się ze mną spotkać,
jeśli chciałby ze mną ponurkować, popływać, to zapraszam serdecznie, albo 19, albo to będzie 20 września, tak jak wspomniałem przed chwilą. Wtedy prawdopodobnie pojadę na pasy. Pewnie znam życie moje, pojadę pewnie z rana. Właśnie na temat hajsów, ile w ogóle zarabiam na YouTubie, bo pewnie parę osób się zastanawia. Zarobki są naprawdę niskie, ponieważ ograniczają się do góra 5 dolarów na miesiąc. No, tak mniej więcej po tyle, 5 dolarów na miesiąc, to jeszcze przy dobrym wietrze, więc naprawdę nawet obecnie za dużo się to zarobki nie zwiększyły, pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo dużo osób posiada adblocka. Mógł zarobić coś na tym. Dziękuję za poświęconą uwagę. Myślę, że ten vlog Wam się spodobał. Pamiętajcie, że za około tydzień pojawi się Q&A. Też, więc tak, za tydzień pojawi się Q&A. Postaram się nagrać coś z freedivingu. I jeszcze jakiś vlog będzie, więc za tydzień spodziewajcie się trzech filmów weekend. No i myślę, że to będzie na tyle. Dziękuję za uwagę. Na fanpage'u teraz mówię Wam, że możecie normalnie ze mną pisać. Naprawdę, ja na każde wiadomości odpisuję, wręcz zwykle często od razu, a jak nie, to w ciągu godziny, dwóch odpisuję, no nie licząc nosy. To po prostu możecie na fanpage'u ze mną normalnie porozmawiać, jak z każdym normalnym człowiekiem. Ja nie jestem jakimś bóstwem, tylko po prostu, bo się za taką osobę nie uważam, tylko po prostu jestem zwykłym człowiekiem. No i chyba tyle. Dziękuję za uwagę po raz kolejny i do zobaczenia w kolejnym materiale na tym kanale. Cześć!